Czy ktoś z Was ma pomysł, co mają wspólnego ze sobą linie lotnicze takie jak Lufthansa, Ryanair, Continental Airlines? Nie? Kiepskie jedzenie też nie? Coś jeszcze? Jeszcze raz? Wspólne niebo? Brak miejsca na nogi? Nie, ale bardzo blisko. Nie wiem, czy wiecie, ale na pokładzie żadnego samolotu tych linii nie znajdziecie rzędu oznaczonego numerem 13. Ja się nazywam Kamil Torczewski, 13 zawsze było moją ulubioną liczbą i dlatego z tym większą przyjemnością i satysfakcją witam Was na 13. konferencji Lean Six Sigma we Wrocławiu. Dzień dobry. Za każdym razem wyzwaniem jest to samo, czyli pomimo, że robię to zawodowo, robię to któryś już raz, to jednak stanąć przed tą grupą 700 osób, która na Ciebie patrzy i czeka na te Twoje pierwsze słowa, to zawsze jest, bardzo to lubię, ale to jest trudne. Tak, faktycznie trzeba umieć nadążyć, niezależnie od tego, czy mamy różny wiek, różne poglądy, różne osobowości. Bardzo dziękuję za dziś. Przede wszystkim wiedzy praktycznej, pochodzącej od praktyków, którzy codziennie siedzą w procesach, codziennie z tymi procesami obcują i codziennie te procesy starają się usprawniać. I to jest chyba największa wartość. Nigdy po tej konferencji nie jestem zawiedziona. Warto tutaj wracać, warto tutaj być, warto posłuchać prelekcji, a przede wszystkim nawiązać różne relacje z uczestnikami i posłuchanie, co w trawie piszczy i co nowego. Konferencja Lean Six Sigma organizowana we Wrocławiu. Ja jestem czwarty raz i zdecydowanie wolę ją od innych konferencji podobnej tematyce, przede wszystkim dlatego, że przekrojowo przebiega przez różne momenty, przez produkcję, przez usługi, przez różne jakby aspekty. No i mamy samo to mięso, samą tą merytorykę taką. Trzynastka nam się kojarzy trochę pechowo, ale tu wszystko zagrało. Czasami nie rozumiemy naszych problemów nawzajem, my z usług i ludzie z produkcji, ale dzięki temu, że mamy okazję porozmawiać, mamy okazję wymienić się doświadczeniami, myślę, że każda taka konferencja daje wszystkim nową wiedzę, nowe doświadczenia i nowe inspiracje. Za to Wam bardzo dziękuję. A ja dziękuję za wkład w dyskusję, za obecność, za bardzo dobrą energię i za bardzo dużo uśmiechu, który tutaj dostaliśmy od Was. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Akademii Białego Kruka. Piękny dzień.